Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, jakich słów użyć, aby dotrzeć w takiej chwili do serc i umysłów ludzi dobrej woli i tych, którym dobrej woli brakuje? Przecież my zbieramy się tutaj jeno po to, żeby oddać cześć tragicznie zmarłym bohaterom, a także i po to, żeby dać świadectwo prawdzie, tej prawdzie, której niedobór odczuwaliśmy tak długo i w nocy komunistycznej, i później, gdy przyszli ludzie nieuczciwi, którzy tą prawdę krok po kroku narodowi odbierali. Ale jak powiada poeta, że po ciemnej nocy jasny dzień przychodzi i ptakom śpiewać każe. My dzisiaj nabieramy wiary, w naszych sercach z gór zapłonął ogień, który każe nam wierzyć, że godność, honor narodu polskiego będzie uratowany, że wyjaśniona zostanie ta międzynarodowa tragedia, tragedia największa chyba po II wojnie światowej. Kochani, gdy wertowałem różne wiadomości o katastrofach lotniczych, nigdy w powojennym świecie, nie Europie, nie wydarzyła się tak ogromna tragedia jednego narodu, że w katastrofie zginęła znaczna część elity tego narodu. Przecież oprócz prezydenta z małżonką, oprócz prezydenta na uchodźstwie, zginął prezes Narodowego Banku Polskiego. Zginęło wielu parlamentarzystów, czołówka Wojska Polskiego. To była hekatomba polskich patriotów, którzy chcieli wprowadzać tutaj Polskę uczciwą, Polskę naszych marzeń. Gdy dzisiaj pomyślę, jak to możliwe, żeby przez 6 lat w znanych i uznanych na świecie procedurach nie została wyjaśniona ta katastrofa, ogarnia mnie przerażenie. Proszę Państwa, nie ma w historii ludzkości takiego drugiego przypadku, żeby katastrofa nie została według znanej powszechnie procedury wyjaśniona. Niechaj odpowiedzą, przynajmniej przed historią, choć moim zdaniem niektórzy powinni odpowiedzieć także przed prawem. Ci, którzy przekazali dochodzenie w tej sprawie ludziom niegodnym tego, oddali los narodu polskiego w obce ręce i po 6 latach nie mamy tutaj w kraju nawet szczątków samolotu. Nie mamy oryginałów czarnych skrzynek, a było prowadzone w świetle Jupiterów, w majestacie państwa polskiego dochodzenie, które było jedną wielką farsą. Ja nie chcę już mówić o tych licznych kłamstwach, o kłamstwach na ustach czołowych przedstawicieli tego państwa. Ale to jest wszystko przecież niegodne. Nawet okazuje się, że nie wszystkie ofiary zostały pochowane pod swoimi nazwiskami, że znane były informacje, które nie ujawniono społeczeństwu, a które mogą mieć kluczowy wpływ na wyjaśnienie tej sprawy. Proszę Państwa, ja już wielokrotnie mówiłem, że w takich przypadkach pierwsza rzecz to jest rekonstrukcja wraku samolotu. Jak można jej dokonać i to dokonać w sposób sprawny, jeśli wszyscyśmy widzieli, jak Rosjanie świadomie niszczyli ten materiał. Ale są tu eksperci, także tutaj, którzy twierdzą, że wystarczą niewielkie kawałki poszycia tego samolotu, żeby stwierdzić, jak zmieniła się struktura materiałowa tego metalu. Jeśli doszło tam do wybuchu, to po wielu latach będziemy w stanie to ustalić. Ja nie wiem, czy to był zamach, ale nie dam złotówki, że zamachu nie było, bowiem uczyniono wszystko, co możliwe, żeby od prawdy odejść jak najdalej. I któż to uczynił? Któż to uczynił? Przecież
Przede wszystkim ci, którzy trzymali w rękach ster państwa polskiego i jeszcze narodowi wmawiali, że wszystko jest w porządku, a ci, którzy domagają się wyjaśnienia prawdy, są właściwie wrogami tego państwa. To hańba! To niegodne. Tak nie może funkcjonować żaden świadomy swoich praw naród. A zwłaszcza nie mogą tak funkcjonować jego elity, którym powierzono los tego narodu, zachowanie jego podmiotowości i godności. A tak nie było. Kochani, nie ulega wątpliwości, że sprawa ta będzie wyjaśniona. Będzie wyjaśniona, bowiem dzisiejsze państwo polskie ze swoimi władzami zrobi wszystko, co możliwe, żeby do tego doprowadzić. Rosjanie muszą oddać wrak, bowiem to, co czynią, jest łamaniem prawa międzynarodowego i podstawowych zasad godności narodu polskiego. Na to zgody nie ma i nie będzie. Muszą oddać czarne skrzynki, które przez niezależnych ekspertów muszą zostać zbadane i w oparciu o dokonania nowej komisji, komisji uczciwej, prawej, składających się nie tylko z patriotów, ale z niezależnych fachowców, będziemy mogli ustalić, co się wydarzyło. A tym, którzy nam wmawiają, że fulpancerna brzoza rozbiła latający czołg, hańba! To ludzie niegodni nazywać się Polakami. Proszę Państwa, Tu-154 to był bombowiec strategiczny przerobiony na samolot pasażerski. Czołg latający. Potężnie zbudowana maszyna, która sam przelot nad tą brzozą mógł ją złapać. A gdy upada na ziemię, to wycina ogromną połać lasu, a nie rozbija się na kilkadziesiąt tysięcy fragmentów. A co ustaliła komisja Millera? Obróciła się na brzozie i rozbiła się na 100 tysięcy fragmentów. Podpisano Komisja Państwa Polskiego. Taka sama komisja kiedyś mówiła, że w Katyniu nie zginęli Polacy z rąk rosyjskich. Potem była anodyna i przepisano jej ustalenia z niewielkimi dodatkami. Nie ma na to zgody i nie będzie. Proszę Państwa, ja głęboko wierzę, że sprawa ta będzie wyjaśniona, bowiem wola wspólna jest potężna, a gdy dzisiaj patrzymy w internet, gdy patrzymy na przekazy medialne, nikt już nie próbuje dyskutować merytorycznie. Pojawiają się najwyżej haniebne słowa ludzi opłaconych po to, żeby plugawić to, co dla Polaków święte. Ale proszę Państwa, gdy dzisiaj mówimy o tym i oddajemy hołd ludziom, którzy zginęli tragicznie, naszym bohaterom, także musimy powiedzieć o przyszłości. Trzeba nam dzisiaj prawdy, prawdy ponad wszystko. Jak powiada poeta, bo nade wszystko słowom naszym, chycze zmienionym przez krętaczy, jedyność nadaje i prawdziwość. Jak prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Chcemy, żeby ujawniono wreszcie zbiory zastrzeżone. Zbiór zastrzeżony IPN-u i wszystkich służb specjalnych. Głowę daje, że okaże się, że połowa tak zwanych autorytetów stanie przed nami jako zdrajcy. Chcemy także, aby ludzie zrozumieli, że pomoc dla frankowiczów, że podatki bankowe, że podatki od supermarketu, że przyduszenie nieco tych tak zwanych chwilówek to jest działanie, które nie odbiega od modelu europejskiego i cywilizowanych narodów. To zrobić musimy i prosimy rząd polski, żeby czynił to szybko i skutecznie. Za to, co czynił dotychczas, dziękujemy. Mamy nadzieję, że nie braknie nikomu odwagi, godności, honoru i stanowczości,
żeby dokonać tej zmiany, która będzie zmianą trwałą i po której będzie można powiedzieć, oto Polska jest właśnie. Bo Polska to myśl, to tradycja, to godność, to sława bohaterów i prawda. Prawda, która burzy mury i jest potęgą. Amen.